że gdyby człowiek nie był leniwy, to wymyśliłby koło. Nie chodzi tutaj o takie lenistwo, że leżę do góry brzuchem, nic mi się nie chce, tylko o niechęć do robienia rzeczy głupich, albo do robienia rzeczy powtarzalnych, albo do robienia rzeczy bez sensu. O taką chęć jednak dobrego używania swojego czasu. Czy lenistwo to coś złego? No więc wcale nie. To wszystko, co się stało na przestrzeni wieków, to jest tak naprawdę wynik lenistwa. Ludziom się pewnych rzeczy nie chciało robić, nie chciało się ludziom jeździć na koniach, to wymyślili samochody. I tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że w takim kontekście zawodowym, w pracy, lenistwo to jest w sumie niezła cecha. No bo ktoś, kto nie ma ochoty robić rzeczy powtarzalne, w końcu prędzej czy później wykombinuje, jak zautomatyzować te czynności, albo komu to zlecić. Jak już będzie chciał wybrnąć z tej sytuacji, to właśnie dokładnie tego szukamy. Umówmy się, w większości firm, na większości stanowisk, to co się robi, to są mało pasjonujące rzeczy. To się wpisuje jakieś cyferki do jakiejś Exceli, albo dzwoni się do ludzi, którzy nie chcą odbierać tych telefonów, albo wpisuje się gdzieś tam w jakimś systemie informatycznym jakieś dane. Pracownik, który nie lubi powtarzalnych czynności, nie chce mu się 20 tysięcy razy wpisywać cyferki do systemu, prędzej czy później wymyśli jakiś sposób na to, żeby tego nie robić. Takie odpowiednio dozowane lenistwo jest w porządku. Dzięki temu się idzie do przodu. To jest właściwie takie lenistwo powiązane z kombinatoryką. Takie lenistwo / kombinatoryka. Żeby mieć ciekawą pracę. No to coś takiego chodzi. No. Także nie lenistwo do góry brzuchem, tylko lenistwo kombinatoryka.